Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Siemanko. To teraz przechodzimy do pytań. Pytania, które wysłaliście na maila, teraz będziemy właśnie na nie odpowiadać. Przejdźmy do pierwszego pytania od Bartka na kanał Dixon24. Ile dałeś za KXZ612? Więc tak, za motorek dałem nieco ponad 2500. I jeszcze pytasz się tutaj, czy mi się coś w nim psuje i czy mam jakieś problemy. Więc tak, największym problemem, który mam, to są łożyska z tyłu w kole. Często mi się po prostu rozwalają. Już na oryginalnych jeździłem, jeździłem 3 miesiące, no 3 miesiące, 4, coś takiego. A teraz kupuję zwykłe łożyska w sklepie i nie umieją, niektóre nawet się mi rozwalają po 2-3 tygodniach, więc jest porażka z tymi łożyskami. Miałem też problem z amortyzatorem z tyłu. Zrobił się taki miękki i na każdej dziurce małej zaczął mi odbijać i było to denerwujące, dlatego amortyzator jest wymieniony, jest troszeczkę twardszy. Wymieniłem w nim jeszcze manetki, które rozwaliły mi się, jak byłem na wyjeździe w górach z kolegą. Motor stał na nóżce i niestety no, przewrócił się i po prostu na koniec wyjazdu no, manetki się rozwaliły. Jeszcze był wymieniany olej w skrzyni na świeży po 300-400 km. Ogólnie z motoru jestem bardzo zadowolony i polecam go jak najbardziej tym, którzy żywcą. Bo się guma szybko na tej pierwszej oponie się szybko. Aha, tak, jeszcze tak, dokładnie jeszcze. Wymieniona była opona z tyłu na Mitaskę, dlatego że pierwsza była, opona była bardzo, miała tą kostkę taką miękką, guma była mięciutka i się szybko ścierała. Ja jeżdżę też troszeczkę po asfalcie, więc no, szybko zniknęła, o, szybko się zdarła. Więc tak, z motoru jestem bardzo zadowolony. Ogólnie polecam go wszystkim, którzy chcą zacząć sobie przygodę właśnie z crossami, z motorami. Jest naprawdę mocny, moc wystarcza. Na różnych piaskowniach byłem, zawsze daje radę. Więc jak najbardziej polecam. I chyba tyle. Także. Następne pytanie od Kamika. Pierwsze pytanie. Kiedy ponowna jazda według więcej osób? No teraz sezon się skończył i robi się coraz zimniej, więc... Mamy plany, żeby w ferie zaprosić tam jakieś osoby i na pewno nagramy wam coś w ferie, tak, jak jeździmy po śniegu. Coś dłuższego, tak? Jakiś nagramy specjalny odcinek. No na razie no, nie damy rady tego zrobić. Ferie będzie wolne, spokojnie wam nagramy. Będzie dobra zabawa, jazda, także no. Także warto poczekać. Tak. Kolejne pytanie od Czarka. Czy nie masz chęci powrotu do quada? Więc tak, quada miałem 2 lata temu. Fajnie się na nim jeździło, nie narzekam. Potem zacząłem kręcić motory, crossy. No i postanowiłem, że sprzedam quada. Sprzedałem quada, kupiłem crossa. No i zaczęła mi się bardziej podobać jazda na motorze, na crossach, po lasach. Jakoś więcej szczęścia, więcej szczęścia mi to dawało i po prostu lepiej się jeździ. Czujesz na motorze. Co? Lepiej się czujesz. No, motor jednak bardziej mnie kręci. No ale ogólnie na quada nie narzekam. Wiadomo. Quadem też jeździłem. I ogólnie na to. Bardziej mi się motory podobają. No, także bolimy dwa kółka. Tak. No. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy gorąco do subskrypcji, do lajkowania i komentujcie. Dla nas to duża motywacja, łapka w górę i czekajcie na następne filmy. Jak wysyłajcie znowu kolejne pytania na maila. Na pewno będziemy robić odcinki, jeśli wam się spodobał. Tak jak kolega mówi, łapka w górę, subskrypcja, jeśli tego nie robicie. I chciałem wam jeszcze przypomnieć, że jeśli subskrybujecie, włączcie sobie powiadomienia. Lajkujcie, komentujcie, dla nas to jest motywacja i... Działamy dalej. Tak, żebyśmy działali z wami dalej i będziemy nagrywać kolejne odcinki. Tak. Także maila macie w opisie kanału. No. Także dziękujemy za oglądnięcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.